Presja ma sens. Po protestach i ogromnym oburzeniu Polaków władze Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zapowiadają, że na ekspozycję powróci błogosławiona rodzina Ulmów oraz święty ojciec Maksymilian Kolbe. Nie ma historii II wojny światowej bez nich. Ich twarze, ich wybory, ich życiorysy to obraz wspólnoty narodowej gotowej do poświęcenia. Oni, ojciec Maksymilian Kolbe, rotmistrz Witold Pilecki, rodzina Ulmów, stanęli wobec niemieckiego okrucieństwa z podniesioną głową i wygrali. To o nich dziś pamiętają miliony. Ich życiorysy krzyczą dzisiaj do nas, drodzy Państwo, że są wartości, o które warto walczyć, dla których warto żyć i dla których warto umierać. Prezes IPN-u dr Karol Nawrocki był wśród osób, które w deszczu protestowały przed Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Nowa dyrekcja podjęła decyzję o zmianach w wystawie stałej. Usunęła z niej polskich bohaterów. Posadziła bohaterów na ławie oskarżonych. Uznała, że wypaczają opowieść o II wojnie światowej. Usunięciu bohaterów towarzyszy powrót do pedagogiki wstydu. W stronę świętego ojca Maksymiliana Kolbego kierowane są zarzuty o antysemityzm. Rodzina Ulmów jest pokazywana jako narzędzie do fałszowania historii, mówi dyrektor oddziału IPN w Gdańsku dr Marek Szymaniak. Ta wystawa jest własnością wszystkich Polaków. Nie ma charakteru prywatnego. I ta wystawa, gdy w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pojawili się historycy, wśród nich obecny prezes IPN-u, musiała zostać zmieniona. Nie pod polityczne dyktando, ale ze względu na pamięć. W pierwotnej wersji nie było miejsca dla postaci pomnikowych, wskazuje były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, profesor Grzegorz Berendt. Widząc te luki w narracji, niedopuszczalne luki, zdecydowaliśmy, że trzeba tę sytuację zmienić. Nikt nam tego nie dyktował, nikt nas do tego nie zmuszał. Wyrzucenie z wystawy dzisiaj polskich bohaterów spotyka się z oburzeniem. Wycofanie ich z tej wystawy, z muzeum, po prostu nas Polakom ubliża. Nie wyobrażam sobie, żeby tych postaci, czyli polskich bohaterów, miało zabraknąć w Muzeum II Wojny Światowej. Historycy, politycy i zwykli ludzie o obecnym kierownictwie Muzeum II Wojny Światowej mówią wprost. Ci ludzie powinni się ze wstydu spalić. To jest przykład walki z chrześcijaństwem, przykład walki z polskością, z patriotyzmem. W Warszawie protest przeciwko decyzji, jakie zostały podjęte w Muzeum II Wojny Światowej, odbyły się przed pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego. Wiceszef IPN-u, doktor habilitowany Karol Polejowski, porównał to, co wydarzyło się w muzeum po 2015 roku, z tym, co dzieje się teraz. Niczego nie usuwaliśmy. Uzupełnialiśmy. A tutaj usuwamy. Tu oni usuwają bohaterów. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński mówił, że usunięcie bohaterów z wystawy stałej to próba pisania historii na nowo, by wmówić Polakom, że są narodem gorszym od innych. Dążenie do tego, by nasz naród sam siebie uznał za taki, który nie ma się czym chwalić, który nie miał bohaterów. Manifestacja w obronie bohaterów odbyła się także w Markowej, gdzie znajduje się Muzeum Polaków Ratujących Żydów. Protesty nie zostały bez echa. Dziś po południu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w mediach społecznościowych opublikowało komunikat. Wskazuje w nim, że nie jest prawdą, że rotmistrz Witold Pilecki został z muzeum usunięty. Placówka zapowiedziała również przywrócenie do ekspozycji stałej, ale na swoich zasadach, świętego ojca Maksymiliana Kolbe oraz błogosławioną rodzinę Ulmów. Widzimy, że istnieje taka autentyczna społeczna potrzeba. Wkrótce historia ojca Maksymiliana Kolbe i rodziny Ulmów znajdą się wśród innych bohaterów widocznych w muzeum. Zostaną one zaprezentowane w sposób godny, rzetelny i zgodny z najnowszymi badaniami. Nie powielimy nieścisłości i błędów, które widniały na usuniętej przez nas fototapecie rodziny Ulmów czy w ekspozytorach poświęconych ojcu Kolbe. Placówka nie określiła, kiedy zostaną wprowadzone zapowiedziane zmiany i o jakie nieścisłości chodziło. Protestujący przeciwko decyzji władz muzeum liczą, że zmiany będą zgodne z prawdą historyczną oraz że historia o naszych narodowych bohaterach nie zostanie okrojona.